Któż z nas nie marzył kiedyś o spadających z nieba pieniądzach? Niemal dosłownie doświadczyła tego na własnej skórze funkcjonariuszka ze szkoły policji w Słupsku. Policjantka szybko rozwiązała jednak zagadkę, a pieniądze oddała właścicielowi. Do zdarzenia doszło przed bramą szkoły policji w Słupsku. Funkcjonariuszka po służbie żegnała się ze swoim narzeczonym, gdy nagle z nieba, a dokładnie z dachu przejeżdżającego samochodu, zaczęły spadać na ulicę pieniądze. Młoda policjantka szybko zorientowała się, że nie jest świadkiem cudu. Rozsypały się banknoty po jezdni, od razu podbiegliśmy, żeby je pozbierać. Przeliczyliśmy kwotę, no i od razu podeszliśmy tutaj do dyżurnego. Oprócz pieniędzy była tam również karta bankomatowa, dzięki czemu mogliśmy stwierdzić przynajmniej, do kogo te pieniądze należały. Po kilkudziesięciu minutach policji udało się odnaleźć właściciela pieniędzy. Okazało się, że roztargniony mężczyzna miał zawieźć do banku sklepowy utarg. Lekkomyślnie pieniądze położył na dachu i pojechał. Sklepikarz w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że tak szybko odzyska zgubione pieniądze. Pan podziękował, był zaskoczony, oferował, nalegał na rozliczenie się w celu znalezionego oczywiście. No jednak stwierdziłam, że to jest taki moment, kiedy jestem już funkcjonariuszem, kiedy chyba chodzi o to właśnie, żeby pomagać, żeby dbać o dobro. I powiedziałam, że mam nadzieję, że to dobro powróci do mnie w inny sposób niż w postaci tej gotówki. Tego sobie też życzę. To, że dobre uczynki do nas wracają, jest pewne. Uczciwa policjantka nie miała jednak pojęcia, że tak szybko. Komendant Szkoły Policji w Słupsku zwróci się z raportem do komendanta głównego, aby nagrodzić tę policjantkę, która wykazała się taką właśnie godną naśladowania postawą. Nieoficjalnie wiadomo, że nagroda od komendanta głównego policji może być kilka razy większa niż oferowane policjantce przez sklepikarza znaleźne. Wzór do naśladowania. I w ten sposób kończymy główne wydanie Panoramy. W studiu jest już Paweł Rogalski, a zatem już za chwilę serwis sportowy, potem prognoza pogody. Ponownie widzimy się o 21:30. Do zobaczenia.